Dzień dobry moi kochani, tak zaczynamy dzisiaj przegląd. Chciałabym Wam pokazać świetne ręczniki nad jezioro czy na basen. Teraz akurat zbliża się sezon letni, więc pokażę Wam fajne ręczniki, które są teraz dostępne w Pepco i one kosztują 30 zł, mają 90 na 180 cm, więc są bardzo duże. Mają fajne gumeczki, że sobie je po prostu tak zwiniecie, no i Wam się tutaj nic nie rozwala. Słuchajcie, trzy ręczniki zajmują bardzo mało miejsca, zobaczcie, wrzucicie sobie gdzieś w torbę, normalnie to jeden ręcznik tyle by zajął, a tu mamy trzy. Najpierw kupiłam ten jeden, bo w jednym Pepco był tylko jeden ostatni, a dzisiaj jak pojechałam nagrywać Wam przeglądy, to dorwałam jeszcze dwa. Są inne kolory, zerkajcie, dzisiaj w tym przeglądzie będą również inne kolory, więc oglądajcie do końca, zobaczycie jakie są jeszcze kolory. Zobaczcie sobie, tutaj tak go odwijacie, on jest bardzo cieniutki i on świetnie chłonie wodę. O, tu już nawet metkę odcięłam. On świetnie chłonie wodę, a jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Także tak dzieciaczek się zawinie dosłownie cały. Ja mam dwa niebieskie dla chłopaków i Maja wybrała sobie taki kolor zielony, ale są również inne przepiękne kolory i jest ich naprawdę mało. W tamtym roku cena takiego ręcznika była 20 zł, teraz jest za 30 zł, dychę więcej. No już w tamtym roku się czaiłam na te ręczniki, ale no nie było ich również dużo. No dlatego w tym roku jak tylko zobaczyłam, że weszły, że są, to od razu postanowiłam wziąć. Kosztują, no wiadomo, 30 zł, nawet dużo, ale ich nie kupujemy na rok, tylko na kilka sezonów. Także tak wyglądają ręczniki nowe z Pepco. Dobra, także tu już koniec, taki mini haul zakupowy, a teraz zapraszam Was na przegląd. I jesteśmy już na przeglądzie. Pamiętajcie, że na samym końcu będzie rozdanie, czyli ktoś wygra nagrody, które dla Was przygotowałam. Ale na początek zobaczcie to, co dla Was znalazłam. Takie pudełeczka prezentowe z fioletową wstążeczką. I już Wam mówię, ile to pudełeczko kosztuje. Poczekajcie. Pudełeczko jest za 5 zł. Tu mamy mniejsze. Ale jest również troszeczkę większe i te większe kosztuje 10 zł. Tak się prezentują. Szkoda, że nie ma trochę większych, ale chyba kiedyś gdzieś widziałam w którymś Pepco troszeczkę większe. Zobaczcie, jak półki są zastawione. Jest tego naprawdę bardzo dużo. I jest tutaj przepiękna nowość. Zobaczcie, jakie makramy. Tu mamy okrągłą. I taka naprawdę dosyć długa, 30 zł kosztuje, jest to w tym stylu boho, zobaczcie jakie ładne i na końcach mają takie pompony, te pompony kojarzą mi się tylko z jednym, te które oglądają mnie już troszeczkę dłużej to chyba wiedzą z czym. Tu mamy następną za 30 zł, zobaczcie jak przepięknie pleciona, ja aż się dziwię, że to jest dużo pracy, a kosztuje tylko 30 zł. Tu tak ładnie zaplecione jeszcze takie koraliki do tego dodane, no naprawdę przepiękne, bardzo fajnie wyglądają. No i zobaczcie, pokażę Wam te ręczniki, patrzcie na górę, są również prostownice i suszarki Remingtona, które już pokazywałam Wam ostatnio. Zobaczcie, tu mamy te ręczniczki, kosztują 30 zł i mamy różne kolory, są niebieskie, pomarańczowe, zielone i taki różowy, neonowy, on troszeczkę tutaj tak słabo wygląda, ale na żywo jest naprawdę taki piękny neon. Mamy za 25 zł ręczniczki. Zobaczcie, tu mamy z kaczuchą. Nie będę ich rozwijać, bo są ładnie poskładane, tylko tak troszeczkę Wam wysunę. Oczywiście, jak któraś z Was będzie zainteresowana, to na pewno pójdzie i sobie to rozłoży, bo sama bym tak zrobiła. Dobra, za 25 zł mamy tutaj następne, 70 na 140, jeżeli by ktoś się pytał. A tu są te okrągłe. Okrągłe kosztują 30 zł. 30 zł, one mają 145 cm średnicy, więc naprawdę bardzo, bardzo duże. Tu mamy takie cytrynki, tu mamy liście, no i tam jest taki biało-granatowy. Dobra, następnie mamy za 30 zł taki basenik dla dzieci, 100 na 22 cm, czyli 100 średnicy, 22 cm wysoki. Dobra,
Tu mamy następną fajną rzecz, to są takie hamaki chyba do pływania, 25 zł kosztuje. My mieliśmy 120 na 65, my mieliśmy, ale ja kupowałam w Biedronce, zobaczcie, tu jest jeszcze kolor zielony. Ja kupowałam w Biedronce hamak do pływania, słuchajcie, macie basen czy gdzieś nad jezioro, zerknijcie na to. Ja po prostu no, w niczym nie pływam, tylko w tym hamaku. Dobra, tu mamy taki basenik za 120 zł, zobaczcie, taki pompowany. I już się schylę tu, 210 na 135 na 40 cm, czyli te 40 cm wiadomo, że to jest wysokość. Dobra, kubeczki, kubeczki, bardzo dużo kubeczków. Dojechało, ostatnio Wam mówiłam, że jest słabo z kubkami, a tu wpadłam do jednego Pepco, troszeczkę dalej ode mnie. I zobaczcie, jakie nowości, tu mamy takie w kwiatuszki i on jest za 5 zł. Tak, na pewno za 5 zł. Coś mi tutaj się rozmywało, ale tak, kosztuje 5 zł. I na dole mamy taki sam, tylko taki niebieski. Następne to jest z napisami. Zobaczcie, tutaj mamy takie napisy z jednej i z drugiej strony i również jest za 5 zł. Dobra. Tu mamy z pieskami, kotkami, tak, z pieskami i kotkami. Tak, chyba tak, za 5 zł. Także tu mamy taki. Co my tutaj jeszcze mamy? Te są prześliczne, one po prostu mnie urzekają. Zobaczcie, ile kolorów do dołu. Bardzo dużo. Mamy tutaj taki musztardowy. W środku biały i bezcenny. Dobra, zobaczymy na drugim, jaka jest cena. Ale zobaczcie, jaki ten jest prześliczny. Taki jasny, błękitny. Bardzo fajne one są, naprawdę. I kosztują 5 zł. Więc super cena. Super cena. Tu wieszamy. I trochę Wam się tu obniżę. Poczekajcie i zobaczcie. Są dwa niebieskie, więc mamy tu jasny i taki troszeczkę ciemniejszy i tu mamy zielony, tak, i koniec, i na dole wiszą jeszcze te pomarańczowe. Dobra, tu widzę następny, kurczę, ale dużo kubków, a ostatnio narzekałam, że nie ma kubków. Zobaczcie, tu mamy z kubusiem puchatkiem i on jest za dyszkę. On jest za dyszkę, w środku biały, z drugiej strony również taki sam nadruk. Dobra. Szukam, szukam, szukam. Czy jeszcze czegoś nie widziałam? Nie, chyba już wszystko? Nie. Zobaczcie, następny. Ale mi się udało, naprawdę. Tu mamy taki kubeczek z takim pięknym uchem. Ja mówię, że to jest ucho motyla za 8 zł. Ucho motyla. O matko, skrzydło motyla. Połowa. To tak dla mnie wygląda. Ale na pewno bardzo wygodne do trzymania. Także tu mamy szary. I czy ja coś jeszcze? Tak, zobaczcie. O, ja cię kręcę. Zobaczcie, dla miłośników kotów. Zobaczcie, jestem twoim przyjacielem. Ale śliczny kubek. Bardzo fajny. Czarno-biały. I kosztuje 5 zł. Dobra, odwieszamy. Ale mi się udało, naprawdę. A ja powiem wam, że bardzo lubię kubki. No i bardzo mi te kolorowe się podobają. Zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj stoi. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Szklaneczki, kubeczki, dzbanki. Dobra, jesteśmy na dziale dziecięcym i mamy tutaj bidony. Dawno nie pokazywałam, więc pokażę, bo mamy tutaj sporo nowości. Zobaczcie, jaki tutaj mamy ładny z Arielką. Tu możecie sobie go trzymać. I ten bidon kosztuje 20 zł. Ups, zaraz mi się przewróci, dobra. Następny, taki plastikowy ze słomką, z kotkiem. Nie mam pojęcia, nie pytajcie, co to za bajka. Nie mam pojęcia. I ten kosztuje 15 zł. Kurczę, coś mi się tutaj rozmywa. Chciałam, żebyście widziały również, ale dobra. Musicie uwierzyć mi na słowo, 15 zł. No i tu mamy z Mini i z Miki.
Te już chyba kiedyś pokazywałam, ale tu są bardzo fajne. Zobaczcie, jakie ładne. I kosztują 20 zł. Zobaczcie, jakie fajne buteleczki. I mają jeszcze w środku, jak widzicie, taki paseczek, że możecie sobie go zaczepić na tej butelce. Tutaj są takie zaczepy z boku, więc będzie za co trzymać. I tak, przechodzimy do rozdania. Słuchajcie, pokazuję tutaj, że to jest moje konto. Włączamy wideo i szukamy mojego filmu. Mam nadzieję, że wszystko będziecie dobrze widzieć. Tu od razu widać, że to jest rozdanie, bo jestem ja na miniaturce. Dobra, i tu pokazuję właśnie te prezenty. Słuchajcie, biorę tutaj kopiuj i widzicie, że mi się zaznaczyło. Kopiuję, przechodzę na inną stronę, na stronie, gdzie losujemy, wklejam tutaj link, pyk, wklejony, przechodzę niżej. Muszę obliczyć działanie matematyczne, więc tutaj wpisuję, ile jest i losujemy komentarze. Komentarze wylosowało się 142. 142 tutaj jest napisane i tutaj mamy rozpocznij loterię i wybierz losowego zwycięzcę, więc za chwilę poznacie zwycięzcę mojego rozdania pierwszego. Jestem bardzo podekscytowana. Dobra, losujemy, losujemy, losujemy. Mam nadzieję, że będzie rozdanie. Jest, słuchajcie, Hanna Reszyńska wygrywa moje rozdanie, jest tutaj w komentarzu rozdanie, więc super. Jeszcze tylko zerkniemy, czy Hania napisała, bo było do Bożego Ciała do 12 w nocy, więc sprawdzimy tylko jeszcze w komentarzach, czy Hania napisała właśnie w czasie, o tak. Więc tutaj będziemy szukać jej komentarza. Haniu, wysyłam ci tutaj wysyłam pod tym filmikiem będzie mój e-mail. Zgłoś się, wyślij mi swój adres. Oczywiście adres w Polsce, mam nadzieję, bo za granicę nie wysyłam. Jeżeli to jest za granicę, to chciałabym, żebyś podała adres Polski, gdzie mogłabym wysłać te prezenty ode mnie. Gratuluję ci z całego serducha, zwłaszcza, że to jest moje pierwsze rozdanie, jest to trochę takie chaotyczne, ale bardzo się cieszę. No i idziemy do następnego, więc dziękuję wszystkim za komentarze. O, zobaczcie, jest tutaj Hania Reszyńska, 6 dni temu, więc zmieściła się w czasie, więc gratuluję i dziękuję za wszystkie przepiękne komentarze. Na 12 tysięcy będzie następne rozdanie, a widzę, że subskrypcje idą tak szybko, że naprawdę to będzie już niedługo. Także lecimy dalej. Lecimy dalej. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i pamiętaj, Haniu, odezwij się do mnie w mailu, wyślij do mnie adres. Czekam na niego tydzień czasu. Dobra, tydzień czasu niech będzie. Jeżeli Hania nie zgłosi się przez ten czas, losowanie odbędzie się ponownie. No dobra, to życzę Wam z racji tego, że jest sobota i sama będę leciała na miotle i na mopie. Także życzę Wam miłego sprzątania. Trzymajcie się, cześć.